Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Pan premier Morawiecki obiecywał pieniądze z Unii Europejskiej, a sprawił pan, że portfele Polek i Polaków są puste. Największa od 25 lat inflacja. Do tego niespotykane podwyżki rat kredytowych. Prąd i gaz poszły tak wysoko w górę, że dzisiaj Polacy zastanawiają się, jak przeżyć od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. A to wszystko dlatego, panie premierze, że obiecał pan pieniądze z Unii Europejskiej, a nie ma tych pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość okrada Polaków z pieniędzy z Unii Europejskiej. Okradacie i mówicie, że to jest racja stanu. Te pieniądze z Unii Europejskiej mogłyby uratować miliony polskich domów. Pieniądze z Unii Europejskiej mogłyby dać szansę, że wyjdziemy z tego kryzysu. Nie robicie tego. Boicie się Unii. Unia Europejska to nasi przyjaciele. Moskwa to wrogowie. I tak trzeba o tym mówić. Dziękuję, panie pośle. Bądźcie zatrudnieni z Unii Europejskiej. Panie pośle.